Cześć wam wszystkim z tej strony Fifczak, a to będzie mecz z DevPro Yu-Gi-Oh! Dzisiaj sobie zagram deckiem Karakuri. Jest to tak zwany combo deck, którego celem jest tak zwane robienie komba. Znaczy to wiecie o co chodzi, nie? Ja zagrywam kilka różnych kart, żeby zrobić tak zwane combo, żeby się wysypać i szybko wygrać. Zaraz wam zademonstruję, na czym to polega. Tak, zaczął mój przeciwnik, ja tu może powiem tego. Moje combo będzie polegać na tym, że mam w ręce Solar Windjammera, Karakuri Komachi i Karakuri Strategista oraz Machine Duplication. Więc to będzie polegać na tym, że najpierw zrobię tak zwany Special Summon Solar Windjammera, bo mogę sobie zrobić Special Summon i zrobię Normal Summon Karakuri Komachi, który da mi kolejny Normal Summon. Wezmę sobie Ninishi. Pomyliłem się. Następnie za pomocą Machine Duplication zduplikuję sobie jeden z moich właśnie tych typ Monster Tuner, żeby móc wezwać kolejne dwie sobie kopie za pomocą właśnie tej Machine Duplication z mojego deku. Po czym zrobię tonę Synchro Summonów, żeby nabierać coraz więcej kart. O, teraz to już w ogóle będę miał takie kombo, że wohohohoho. Pierw aktywuję sobie MST, żeby zniszczyć jedną kartę przeciwnika. Bo może mieć coś, co mi zablokuje to combo. O, tu mi szczajnowo, ale to niestety nie wie, że to nic nie daje. Co mu tam zniszczyłem? Mirror Phone, super. Special Summon, tak jak mówiłem, Special Summon w defie. Następnie robimy Normal Summon. Kolejny Normal Summon z efektu właśnie Ninishi. On efektem pójdzie na siebie. Następnie duplikacja na Ninishi. Wezmę sobie dwie kolejne kopie. I teraz po prostu będę robił synchro. Tak, będę cały czas puszczać Bureido. Z racji tego, że on może wezwać mi kolejnego potwora z Karakuri w nazwie. No i nie chciałem tego, ale dobra, nic się nie stało. Będę po prostu puszczać całą masę ich. Teraz zrobię sobie to. To jest kolejna piątka, to jest katastrof, to jest bardzo silna karta, bo ma bardzo przydatny efekt, ale mi on tak naprawdę spoczyny tylko po to, żeby zrobić więcej synchro. Tak, teraz użyłem Instant Fusion, który mi pozwoli wezwać z ekstra Fusion Monster, czyli ten taki fioletowy, do levela 5. Tak, żeby po prostu móc zrobić więcej synchro. Teraz zrobię kolejne synchro. Teraz kolejny efekt. Po tym razem pójdę po strategistę, dobra, nic się nie stało. Mój błąd. Zaraz się go naprawi. Zresztą już drugi, nie tak to miało wyglądać, ale tak, opuściłem 3 razy Bureido. Tak, czy chcę aktywować efekt? Chcę. Czy ja mu zrobię to, co ja chcę mu zrobić? Nie, ale zrobię tak. Wezwę sobie go w ataku i przekręcę go z jego efektu do pozycji obrony. Teraz aktywuje się efekt każdego z mojego Bureido, przez co pozwoli mi to dobrać 3 kolejne karty. I teraz sobie wezmę naturę Bista, żeby mi na samej turze, broń Boże, nic się nie stało. I teraz robimy kilka ataków. Niestety to chyba jeszcze nie wystarczy, żeby go zabić. Chociaż nie wiem, bo nie liczyłem dokładnie, ale chyba nie wystarczy. No ale za to w następnej turze już go po prostu zabiję. Bo przeciwnik w tej chwili nie ma jak mnie skontrować. Nie ma po prostu jak mi zaszkodzić w tej chwili. Bo jeszcze zastosuję taką śmieszną kartę, jakąś Solomon Warning, który pozwala mi zanegować jeden dowolny summon. To znaczy, że nic nie będzie z tego summonu. Jeszcze co pana anatomię. To jest taka karta, która działa na takiej zasadzie, że za każdym razem, kiedy przekręcam swojego potwora Karakuri,
z attack position do defensive lub z defensive do attack, no to dostaję wtedy jeden counter. I za każdy taki counter, jak rzucę tą kartę do cmentarza, mogę dobrać sobie do grave'a, przepraszam, będę mówił tak, do grave'a. Mogę sobie dobrać jedną kartę. I mogę mieć maksymalnie dwa takie countery na tej karcie. Także to jest takie dwie karty, także sobie mogę zrobić sobie na plus jeden. I zobaczę, co mój przeciwnik zrobi, co on wykombinuje, niestety nic. A ja się pobawię. Dostanę jeden counter i teraz dobiorę sobie trzy kolejne karty. Aktywuję sobie to. Zmienię go do ataku. Nie, nie zaneguję. Użyję sobie to. Dobiorę. Tu mam teraz dwa countery. Aktywuję to. Zrzucę, dobiorę dwie kolejne karty. Odpalę sobie Reborna, bo mogę. Nie, nie chcę niczym chainować. Wezmę sobie jeszcze Katastora. I to już chyba będzie po grze. Zobaczymy. Czekam dalej, co przeciwnik wykombinuje. Ale jak myślę, jeżeli w poprzedniej turze nic nie zrobię, chyba że mnie chciał nieźle oszukać. Ale jak się tak patrzę, to chyba jednak ma jakąś opcję. Nie, nie ma. Także wygrałem. Także to było combo z Yu-Gi-Oh! Z deku Karakuri. Możecie powiedzieć, co o tym sądzicie. Czy wam się podobało. I zachęcam do grania w Yu-Gi-Oh! Trzymajcie się. Cześć wam.